Bardzo dziękujemy panu prezesowi za piękne wystąpienie. Szanowni państwo, ja ostatnio miałem spotkanie z ambasadorem Niemiec i muszę państwu powiedzieć, że Niemcy nas doceniają. Bo ambasador mnie pytał, z czego wynika ten sukces? Bo ja mu opowiadałem, jak blokują nam środki, jak nie mamy pieniędzy. Ale ja mu powiedziałem, no bo Polacy są wspaniałym, pracowitym i kreatywnym narodem. A on mi powiedział wtedy coś takiego, tak, Polacy są heroiczni, a my Niemcy już nie. Więc Niemcy nam tego po prostu zazdroszczą, tego heroizmu. Miłości do Polski i swego rodzaju inteligencji, bo my jesteśmy na świecie uważani za naród, który jest narodem inteligentów. I z tego możemy być dumni.